Rozpoczynamy. Cztery oczka łańcuszka. Łączymy w kółeczko. Wykonujemy cztery oczka łańcuszka. To będzie nasz pierwszy słupek. I w środek tego kółeczka wykonujemy jeszcze pięć słupków. Dwa oczka łańcuszka jako środek chusty i jeszcze pięć słupków w środek kółeczka z łańcuszka. Na koniec wykonujemy jedno oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek w środek kółeczka z łańcuszka. I tak wygląda pierwszy rząd chusty. Rozpoczynamy rząd drugi chusty od czterech oczek łańcuszka. Obracamy robótkę i wykonujemy dwa słupki pod pojedynczym oczkiem łańcuszka. Tutaj w tej przerwie. I mamy trzy słupki. Dwa słupki w przerwie jednego oczka łańcuszka. Dalej wykonujemy słupek, słupek. W pięć słupków kolejno. Jeden. Drugi. Trzeci, czwarty i piąty. Pod łańcuszkiem stanowiącym środek chusty wykonujemy trzy słupki. Jako środek chusty dwa oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki pod łańcuszkiem środkowym poprzedniego rzędu. Dalej pięć słupków, słupek w słupek. W przerwie pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem wykonujemy jeszcze dwa słupki. Jedno oczko łańcuszka i w ostatnim oczku słupka szczytowym wykonujemy ostatni słupek rzędu. I mamy dwa rzędy chusty. Zakończymy rząd trzeci chusty od czterech oczek łańcuszka. Obracamy robótkę i wykonujemy dwa słupki w przerwie pomiędzy pierwszym a drugim słupkiem. Teraz wykonujemy jedno oczko łańcuszka. Jeden najbliższy słupek omijamy i wkłuwamy się w drugi z kolei z półsłupkiem bez narzutu. Wykonujemy jeszcze jedno oczko łańcuszka i omijamy kolejne trzy słupki. Jeden, drugi, trzeci.
I teraz w czwarty z kolei wykonujemy 5 słupków podzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Pierwszy słupek, oczko łańcuszka, w tym samym oczku. Drugi słupek, oczko łańcuszka. Trzeci słupek, oczko łańcuszka. Czwarty słupek, oczko łańcuszka. I piąty słupek i oczko łańcuszka. Teraz wykonujemy już tutaj w ostatnim słupku przed środkiem chusty półsłupek bez narzutu, czyli zaczepiamy ten cały wachlarzyk w pierwszym słupku przed środkiem, w zasadzie w ostatnim słupku, tak, przed samym środkiem chusty. Teraz pod łańcuszkiem środkowym wykonujemy, owijamy jeszcze 2 półsłupki bez narzutu, jeden i drugi, i kończymy w pierwszym słupku po lewej stronie chusty również półsłupkiem bez narzutu. Tak to wygląda. Wykonujemy jedno oczko łańcuszka, omijamy 3 kolejne słupki i wkuwamy się w czwarty z kolei, znowu z naszym wachlarzykiem, czyli 5 słupków podzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I jedno oczko łańcuszka na końcu. Omijamy 3 słupki i wkuwamy się w czwarty z kolei z półsłupkiem bez narzutu. Jedno oczko łańcuszka i wykonujemy 2 słupki pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem, tam gdzie mamy przerwę jednego oczka łańcuszka. Jeden słupek i drugi słupek. I na koniec tradycyjnie jedno oczko łańcuszka i jeden słupek w ostatnim oczku. I powstało nam coś takiego śmiesznego, taki motylek na razie. Koniec trzeciego rzędu. Zaczynam czwarty rząd chusty od 4 oczek łańcuszka. Obracam robótkę i wykonuję jeszcze 2 słupki pomiędzy pierwszym a drugim słupkiem. Teraz wykonuję 2 oczka łańcuszka i wkuwam się w półsłupek z poprzedniego rzędu, również z półsłupkiem bez narzutu. Teraz wykonuję 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I łączę go półsłupkiem bez narzutu ze środkowym słupkiem z tej piątki w wachlarzyku. Środkowy, centralny, półsłupek bez narzutu i jeszcze 5 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. I teraz łączę ten łańcuszek półsłupkiem z pierwszym półsłupkiem z tych 4 tutaj w środku chusty. Półsłupek w półsłupek bez narzutu. Teraz wykonuję 4 oczka łańcuszka jako środek chusty. Raz, 2, 3, 4 i wkuwam się po drugiej stronie już w ostatni półsłupek, również z półsłupkiem. 5 oczek łańcuszka i wkuwam się półsłupkiem w środkowy słupek, pierwszy, drugi, trzeci to będzie z kolei wachlarzyka. Wykonuję jeszcze 5 oczek łańcuszka i wkuwam się w półsłupek poprzedniego rzędu z półsłupkiem również. Wykonuję teraz jeszcze 2 oczka łańcuszka
i dwa słupki pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem. Jedno oczko łańcuszka i w ostatnim oczku słupka wykonuję jeszcze jeden słupek. I tak wygląda czwarty rząd zakończony. Nie przerażajcie się kształtem chusty po czwartym rzędzie, zaraz nam się to wszystko ładnie wyrówna. Rozpoczynamy rząd piąty. Od czterech oczek łańcuszka obracamy naszą robótkę i wykonujemy jeszcze dwa słupki pomiędzy pierwszym a drugim słupkiem poprzedniego rzędu. Teraz wykonujemy jedno oczko łańcuszka i wkłuwamy się z półsłupkiem w drugi słupek. Jeden omijamy, wkuwamy się w drugi z półsłupkiem bez narzutu i wykonujemy jeszcze jeden półsłupek bez narzutu wokół najbliższego tutaj łańcuszka. Dalej wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I pod tym pięciooczkowym łańcuszkiem jeszcze wykonujemy owijane trzy półsłupki bez narzutu. Jeden, drugi i trzeci. Czwarty wykonujemy w półsłupku poprzedniego rzędu. A piąty, szósty i siódmy wokół łańcuszka kolejnego z drugiej strony. Raz, dwa i trzy. Łącznie tych półsłupków bez narzutu obok siebie mamy 7, 3 na jednym łańcuszku wokół, 1 w półsłupek poprzedniego rzędu i 3 wokół drugiego łańcuszka. W ten sposób nam się będą tworzyć takie motylki. Dobrze, dalej wykonujemy 2 oczka łańcuszka i dwa słupki pod łańcuszkiem środkowym, pusty. Dwa oczka łańcuszka jako środek chusty i jeszcze dwa słupki pod łańcuszkiem środkowym. Dwa oczka łańcuszka i przechodzimy na stronę lewą. Tak samo na początku mamy łańcuszek, więc pod tym łańcuszkiem musimy zmieścić owijane trzy półsłupki bez narzutu. Czwarty przypada w półsłupku poprzedniego rzędu. I piąty, szósty, siódmy już na łańcuszku z drugiej strony. Piąty, szósty i siódmy. Teraz wykonujemy 3 oczka łańcuszka i jeden półsłupek wokół łańcuszka, drugi półsłupek w słupek pierwszy z trójki ostatnich słupków i jedno oczko łańcuszka i dwa słupki pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem. Jeden, drugi i na koniec jeszcze jedno oczko łańcuszka i jeden słupek już w ostatnim oczku. I rząd piąty mamy zakończony. Rząd szósty będzie już mniej skomplikowany, będą to słupki jeden obok drugiego, ale mamy tutaj dużo dziurek, przerw, więc zrobię z Wami ten rząd, żeby ilość słupków nam się zgadzała. Wykonujemy 4 oczka łańcuszka, to zawsze nasz stały początek, obracamy chustę i wykonujemy w przerwie 2 słupki.
Dalej jedziemy słupek w słupek. Tam, gdzie mamy jedno oczko łańcuszka przerwy, również owijamy jeden słupek. Dalej mamy dwa półsłupki i w każdy z nich również wkuwamy się ze słupkiem. I teraz mamy trzy oczka łańcuszka, pod którym owijamy jedynie dwa słupki. Czyli tutaj będzie różnica pod trzema oczkami łańcuszka poprzedniego rzędu, dwa słupki. Dalej mamy 7 półsłupków bez narzutu i w każdy z nich wkuwamy się z jednym słupkiem. Czyli będzie ich również 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 słupek. Dalej mamy 2 oczka łańcuszka, ale pod nimi zaczepiamy jedynie pojedynczy słupek. Nie 2, tylko 1 słupek. Dalej mamy słupek w słupek przed środkiem chusty. Pod łańcuszkiem środkowym chusty owijamy jeszcze 2 słupki. I teraz wykonujemy 2 oczka łańcuszka jako środek chusty i jeszcze 2 słupki pod łańcuszkiem środkowym poprzedniego rzędu. I przechodzimy na stronę lewą chusty. Tutaj będzie słupek, słupek. W pierwszej przerwie pod łańcuszkiem 1 słupek. Dalej 7 słupków w półsłupki z poprzedniego rzędu. Pod łańcuszkiem 2 słupki. W 2 półsłupki również po jednym słupku. Tutaj jest przerwa jednego oczka i tutaj też jeden słupek. I słupek w słupek. Jeszcze 2 razy. I mamy tradycyjny koniec, czyli zawsze na końcu pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem wkuwamy się z dwoma, owijamy w zasadzie 2 słupki i ostatni słupek tutaj w ostatnie oczko słupka tego ostatniego. I mamy wykonany rząd szósty. Już chusta zaczyna nam się układać trójkątnie i tak dalej będzie już wyglądało. Rozpoczynamy rząd siódmy, w którym będziemy wykonywać słupki podzielone jednym oczkiem łańcuszka. Rozpoczynamy od 4 oczek łańcuszka. To już nasz tradycyjny początek. Obracamy robótkę i w przerwie pomiędzy pierwszym a drugim słupkiem wykonujemy 2 słupki. Teraz wykonujemy jedno oczko łańcuszka i najbliższy słupek pomijamy, wkuwamy się w kolejny ze słupkiem i tak już do końca.
jedno oczko łańcuszka, jeden słupek omijamy, wkuwamy się w kolejny. Czyli mamy tutaj tradycyjną ażurową kratkę. Jeden słupek omijamy i słupek w słupek. Jedno oczko łańcuszka, jeden słupek omijamy i słupek. Jedno oczko łańcuszka, jeden słupek omijamy i tak do środka chusty. I powinnyśmy zakończyć ostatnim słupkiem w przedostatnim słupku przed środkiem chusty. Nie w ostatnim, tylko w przedostatnim. Teraz wykonujemy jeszcze jedno oczko łańcuszka i dwa słupki pod łańcuszkiem środkowym. Dwa oczka łańcuszka jako środek chusty i jeszcze dwa słupki pod tym samym łańcuszkiem. Jedno oczko łańcuszka, jeden słupek omijamy, pierwszy po lewej stronie wkuwamy się w drugi ze słupkiem i kontynuujemy to samo na lewej stronie chusty, czyli jedno oczko łańcuszka, jeden słupek omijamy i jeden słupek. I mamy tutaj ostatni słupek w trzecim słupku, od końca licząc. Teraz w przerwie pomiędzy przedostatnim a ostatnim tradycyjnie dwa słupki, jedno oczko łańcuszka i jeden słupek w ostatnim oczku. I tak wygląda nasza chusta po zakończeniu siódmego rzędu. Rząd ósmy i rząd dziewiąty są to słupki obok siebie, więc będą tak samo wykonywane. Rząd ósmy i rząd dziewiąty. Rozpocznę z Wami od czterech oczek łańcuszka. Obracamy chustę. W przerwie wykonujemy jeszcze dwa słupki. I dalej poruszamy się systemem słupek w słupek. I słupek wokół przerwy z łańcuszka. Słupek w słupek i słupek w przerwie pomiędzy słupkami. I tak do środka chusty. Doszłam do środka chusty w ósmym rzędzie. Pod łańcuszkiem środkowym wykonuję dwa słupki. To jest tradycyjny środek tej chusty. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki pod tym samym łańcuszkiem. Teraz przenoszę się na lewą stronę chusty i analogicznie słupek w słupek i słupek pomiędzy każdym słupkiem. Tutaj, gdzie mamy jedno oczko łańcuszka. O właśnie, owijamy jeden słupek w przerwie pomiędzy słupkami i cały czas tak samo do końca. Kończę ósmy rząd, pamiętając o tym, żeby zawsze w przerwie pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem wykonać dwa słupki i jedno oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek, ostatnie oczko. I tak samo będziemy wykonywać rząd
dziewiąty, cztery oczka łańcuszka, obracamy chustę, dwa słupki pod łańcuszkiem pomiędzy pierwszym a drugim słupkiem i dalej słupek w słupek aż do środka chusty. Dziewiątego rzędu, tutaj też czeka nas tradycyjny środek, czyli dwa słupki pod łańcuszkiem środkowym poprzedniego rzędu, dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki. I przechodzimy na stronę lewą chusty, dalej słupek w słupek, tak jak po stronie prawej. Kończymy rząd dziewiąty, również tradycyjnie dwoma słupkami pomiędzy ostatnim, przedostatnim a ostatnim słupkiem. Dalej jest jedno oczko łańcuszka i jeden słupek w ostatnim oczku ostatniego słupka. Rozpoczynamy rząd dziesiąty chusty, w których wracamy do naszych wachlarzyków. Będzie ich już tutaj więcej, bo mamy większą partię chusty. Rozpoczynamy tradycyjnie, cztery oczka łańcuszka, obracamy i dwa słupki pod łańcuszkiem poprzedniego rzędu. Teraz wykonujemy w kolejnym słupku od razu półsłupek bez narzutu i jedno oczko łańcuszka. Dalej omijamy trzy słupki, trzy oczka z kolei i wkuwamy się w czwarty już z pierwszym wachlarzykiem, czyli pięcioma słupkami podzielonymi jednym oczkiem łańcuszka. Słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka. I mam 5 słupków w wachlarzyku podzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Teraz omijam znowu 3 kolejne słupki i wkuwam się w czwarty, wykonując półsłupek bez narzutu, zaczepiając ten wachlarzyk z drugiej strony. I znowu jedno oczko łańcuszka, omijamy 3 kolejne słupki, wkuwamy się w czwarty z drugim wachlarzykiem. Słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek i oczko łańcuszka. Omijam 3 kolejne słupki, wkuwam się w czwarty z półsłupkiem bez narzutu. Jedno oczko łańcuszka, znowu omijamy raz, dwa, trzy słupki i w czwarty montujemy kolejny wachlarzyk i tak do środka chusty. Pomiędzy półsłupkiem a wachlarzykiem mamy 3 słupki i tutaj też mamy 3 słupki przerwy. I po prawej stronie chusty wyszły mi już 4 wachlarzyki. Teraz zaczepiam ostatni wachlarzyk w ostatnim słupku, czyli tradycyjnie raz, dwa, trzy słupki i w czwarty, ostatni przed środkiem, wkuwam się z półsłupkiem bez narzutu. Dalej wokół środkowego łańcuszka z dwóch oczek oplatam jeszcze dwa półsłupki bez narzutu i pierwszy słupek już po lewej stronie również wykonuje półsłupek bez narzutu. Jedno oczko łańcuszka, odliczam 3 słupki,
3 oczka i w czwarte wkuwam się już z wachlarzykiem po lewej stronie pierwszym i wykonuję wachlarzyk, czyli 5 słupków podzielonych jednym oczkiem łańcuszka. I znowu odliczam sobie 3 słupki i wkuwam się z półsłupkiem bez narzutu, zaczepiając ten wachlarzek, żeby on był po obu stronach przymocowany do brzegu chusty. I znowu jedno oczko łańcuszka, odliczam 3 słupki i w czwartym z kolei montuję kolejny wachlarzyk. I tak po lewej stronie do końca. I kończę rząd 10. Jestem z półsłupkiem w przedostatnim słupku. Teraz wykonuję 2 słupki pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem. Tradycyjnie jedno oczko łańcuszka i słupek, ostatnie oczko, szczytowe oczko ostatniego słupka. I 10. rząd zakończony. Rozpoczynamy rząd 11. Od 4 oczek łańcuszka. Obracamy chustę i wykonujemy jeszcze 2 słupki w przerwie pomiędzy pierwszym a drugim słupkiem. Teraz wykonujemy 2 oczka łańcuszka i wkuwamy się z półsłupkiem w półsłupek poprzedniego rzędu, tutaj przed wachlarzykiem. Teraz wykonuję 5 oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5 i wkuwam się w środkowy słupek wachlarzyka półsłupkiem bez narzutu. I znowu 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka i półsłupek w półsłupek poprzedniego rzędu tu pomiędzy wachlarzykami. I dalej cały czas tak samo. 5 oczek łańcuszka, półsłupek, słupek środkowy wachlarzyka, 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka i półsłupek w półsłupek z poprzedniego rzędu pomiędzy wachlarzykami. I tak do środka chusty. Jestem już przed środkiem chusty z półsłupkiem w szczycie ostatniego wachlarzyka. Teraz przed środkiem wykonuję 5 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5 i zaczepiam półsłupkiem w pierwszym półsłupku z tych 4 środkowych poprzedniego rzędu. Teraz wykonuję 4 oczka łańcuszka i zaczepiam półsłupkiem w ostatnim z tych 4 półsłupków poprzedniego rzędu. I mam tutaj jako środek chusty łańcuszek z 4 oczek. I przechodzę na stronę lewą i cały czas tak samo. 5 oczek łańcuszka, zaczepiamy w środkowym słupku wachlarzyka. 5 oczek łańcuszka i zaczepiam w półsłupku z poprzedniego rzędu. I tak do końca. I kończymy rząd 11. Jestem z półsłupkiem w półsłupku poprzedniego rzędu. Teraz jeszcze 2 oczka łańcuszka i 2 słupki pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem. 1 oczko łańcuszka i 1 słupek w ostatnim oczku. I 11 rząd mamy skończony. Rozpoczynamy rząd 12 chusty. Tradycyjnie od 4 oczek łańcuszka. Obracamy chustę i wykonujemy jeszcze 2 słupki w przerwie pomiędzy pierwszym a drugim słupkiem poprzedniego rzędu. Teraz wykonuję
jedno oczko łańcuszka i omijam jeden słupek, wkłuwam się w drugi słupek z półsłupkiem bez narzutu i jeszcze jeden półsłupek bez narzutu wokół łańcuszka z dwóch oczek. Teraz wykonuję 3 oczka łańcuszka, 2, 3 i pod łańcuszkiem z 5 oczek wykonuję 3 półsłupki. To już robiłyśmy wcześniej. 1, 2 i 3. 4 przypada w półsłupku poprzedniego rzędu. A 5, 6, 7 na łańcuszku z drugiej strony. 5, 6 i 7. I znowu wykonujemy 3 oczka łańcuszka i zaczepiamy się na łańcuszku z drugiej strony tego półsłupka. I znowu wykonuję 1, 2. 3 owijane półsłupki bez narzutu, 4 przypada w półsłupku z poprzedniego rzędu i na łańcuszku z drugiej strony również 3 owijane półsłupki bez narzutu. I tym sposobem w takim rzędzie mam 7 półsłupków bez narzutu. I dalej znowu to samo, 3 oczka łańcuszka, omijamy półsłupek. I wokół łańcuszka 3 półsłupki. 4 przypada w półsłupku poprzedniego rzędu. I kolejne 3 przypadają na łańcuszku z drugiej strony tego półsłupka. I jak skończyłam 7, to wykonuję 3 oczka łańcuszka. I rozpoczynam na łańcuszku kolejnym 3. Czwarty w półsłupku i 5, 6, 7 wokół łańcuszka przed środkiem. I teraz już doszłam z Wami razem do środka. Wykonuję teraz 2 oczka łańcuszka i już tradycyjny środek, czyli pod łańcuszkiem środkowym z 4 oczek zaczepiam 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i jeszcze 2 słupki. Wykonuję 2 oczka łańcuszka i przenoszę się na lewą stronę i już pod pierwszym łańcuszkiem na lewej stronie wykonuję 3 półsłupki owijane. 1 półsłupek w półsłupek i 3 wokół kolejnego łańcuszka. I jak już mam 7, to wykonuję 3 oczka łańcuszka i przenoszę się na drugi łańcuszek i zaczynam od początku 3 owijane, 1 w półsłupek i 3 owijane. I tak po lewej stronie, tak samo jak było po prawej. Kończę rząd 12, wykonałam 7 półsłupków ostatnich w ciągu. Teraz wykonuję 3 oczka łańcuszka. Na ostatnim łańcuszku 1 półsłupek. W kolejnym słupku również półsłupek. I dalej jedno oczko łańcuszka i już pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem 2 słupki. Oczko łańcuszka i szczyt ostatniego słupka wkłuwam się ze słupkiem. I mamy rząd 12 zakończony.